Cześć, witam serdecznie Was wszystkich. W dzisiejszym programie chciałabym Wam opowiedzieć o paczkach, paczuszkach, paczęciach i wszelkich paczuszeńkach, które dotarły do mnie ostatnimi czasy. Część z nich, znaczy tak, trochę zaszalałam, no, zaszalałam. Zrobiłam sobie 2 miesiące wcześniej urodziny, no i zaszalałam. I jeszcze jedna paczka do mnie pędzi, ale zapewne będzie dopiero w przyszłym tygodniu, może na początku, fajnie byłoby. To zrobię oddzielny filmik i dorzucę, albo jeśli go nie wstawię, to dokleję do tego. No zobaczymy, co wyjdzie z tego. Zacznijmy od tego, co dzisiaj dotarło. Zaskakująco szybko, w cenie zaskakująco fajnej. Stwierdziłam, że już się kończy ten mój nieudany podkład w Kobo, całe szczęście. Mam resztki Astora. Astora? Nie Astora. L'Oreal. Więc coś trzeba kupić na jesień. A że jesień już tuż, chociaż jest ciepło i słoneczko, to powiem szczerze, że wydaje mi się, że już wiaterek jest bardziej jesienny niż letni czy wiosenny. No niestety. Ja ubolewam bardzo, bo ja jestem z Mariów. I dla mnie taka pogoda jak dzisiaj mogłaby być przez cały rok. Czyli ciepełko, naprawdę ciepełko. No dobra, wracając. Stwierdziłam, że czas zakupić podkład. Już od dłuższego czasu przymierzałam się do podkładu z Revlonu, Color State. No i właśnie sobie postanowiłam go zakupić na aukcji na Allegro za cenę, oby nie skłamać, razem z wysyłką 37, 36 zł, jakoś tak. Do cery tłustej i mieszanej. Kolor Natural Beige 220. Dlaczego taki kolor? Słuchajcie, poszłam niedawno, do Douglasa i poprosiłam, żeby pani pomogła dobrać kolor właśnie. No i dobrałyśmy taki, oto. Dała mi też próbeczkę. No pojemniczka trochę mi przelała tego podkładu, więc miałam możliwość użycia go. No ta próbka starczyła mi na 3 razy. Niewiele tego było, no ale starczyło. Stwierdziłam, że to jest dobry kolor, tak więc postanowiłam ten. Zobaczymy jak w pełnym, że tak powiem, wymiarze się ten kolor. Uda albo nie uda. Mam nadzieję, że się uda. Jeszcze nie otworzyłam, jest niezapakowany. Pełny. Zobaczymy. Na razie muszę skończyć tamte, bo ja nie lubię mieć na przykład 10 podkładów otwartych, 10 tuszów otwartych. Ja jestem typem człowieka, który kończy jedno, zaczyna drugie. Chociaż mam zapasy. Dobra, dalej. Prezent numer 2, jaki do mnie dotarł po prostu. Bardzo długo się z nim zastanawiałam, czy zakupić, czy nie zakupić te rzeczy. Bo to nie jedna, a 3. Rozmawiałyśmy nawet na ten temat z dziewczynami w komentarzach. Pod filmikiem i stwierdziłam, że jednak skuszę się. A co tam, raz się żyje, prawda? Tym bardziej, że ostatnio byłam przeziębiona. Tak mi połamało, słuchajcie, grypa i jakieś nadciągnięcie mięśni, czy nie wiem, zapalenie mięśni miałam. Nie mogłam się w ogóle ruszyć. No, stwierdziłam, że muszę sobie coś kupić na polepszenie. No i zakupiłam. Tada! Tak, jest w takim ubranku. Jest to pędzel Hakuro. Nie jeden. Nie dwa. A 3. A to tam zaszalałam. Tak jak chciałam, tak kupiłam 3. Zacznijmy może od tego najmniejszego, z którego już dawno chciałam. Zanim tamte 2, chciałam bardzo kupić ten. No były tak ładnie police zamknięte. Szkoda, że ten nie ma kapturka takiego się. To jest pędzel H77. Widać w tej mojej kolorze coś? Wygląda on tak. On jest do rozcierania tutaj. Zobaczcie, jest dość fajny. Ja go już dzisiaj troszkę nawet użyłam. Ale strasznie się powstrzymywałam, żeby ich nie użyć
do malowania się dzisiaj, żeby pokazać wam je czyste, nienaruszone. I chciałabym je właśnie wam pokazać takie czyściutkie, świeżutkie. Ale już się nie mogę doczekać, aż skorzystam z nich w pełnym wymiarze. Więc ten dzisiaj się naprawdę przydał. Chociaż mam delikatny makijaż, to bardzo fajnie rozciera cienia. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Ten jest dłuższy chyba. No nie. Chociaż troszkę ta rączka dłuższa. Ja już mam jeden pędzach akurat. Też niby do rozcierania, ale on jest płaski bardziej. Wydaje się do, taki bardziej języczkowy, bardziej przydaje się do nakładania cieni, a nie do rozcierania. Ten będzie na pewno do rozcierania. Chociaż zastanawiałam się, powiem szczerze, nad Inglot to w ogóle był większy. Jeszcze większy. A zastanawiałam się nad nad Maestro. Nie wiem, czy Maestro też nie byłby większy, ale ten wydaje mi się, że będzie ok. Dobra, rzecz kolejna. Kolejny pędzel w kapturku. Hakuro H21. To jest do różu, bronzera. Słuchajcie, jest tak mięciutki. To jest chyba z kozicy, z kozła, włosie. Przepiękny, przymiękki, w ogóle. On będzie mi służył do bronzera. Tego z Sensik. Albo może kuleczki jakieś zakupię. Bo wydaje mi się, że będzie fajnie to rozcierą. No co jest piękne, zobaczcie. Aha, jest taki, zobaczcie. Zobaczcie, cały czas zobaczcie i zobaczcie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i po prostu bomba nad bombami. Wychwalany. A wychwalany H51. Czyli ta nowsza wersja H50. Nowsza i mniejsza. Bo podobno H50 jest troszkę większe. H51 jest mniejsze. Fajnie. Powiem szczerze, że nigdy nie miałam takiego laptopa. Strasznie gruby. Dobrze go tak trzymać pewnie. Tutaj. Fajną ma tą skówkę. W takim kształcie. Wielościanu. Tak to nazwijmy. Jest taki. I zobaczcie, jaki on jest gęsty. Widać? Takie wielkości. Wielkości oka. Zobaczymy, co to wyjdzie z niego. Też będzie dobry do pudru mineralnego. Albo do bambusowego, którego zakupiłam w biochemii. Sądzę, że się przyda. Gorzej będzie z czyszczeniem. No ale mam nadzieję. Właśnie, zapomniałam jeszcze jednego prezentu z paczki, więc zaraz wracam. Mówiąc o pędzlach, muszę wspomnieć o jeszcze jednej paczce, jeszcze jednym pędzlu. Pokusiłam się na pędzel firmy Maestro. 110 rozmiar 20. Strasznie długą rączkę. Niekorzystnie. Jeśli się człowiek sam maluje, jeśli kogoś maluje, może wygodniej to jest. Pędzel? Jak pędzel, powiem wam szczerze, trochę malutki, może przymałowy. Kupiłam go specjalnie do pudru bambusowego, ale czy się sprawdza? No pędzel jak pędzel. Chyba wydaje mi się, ten flaptop będzie korzystniejszy do sypkiego pudru bambusowego. Mięciutki, no fajny. Kosztował, nie powiem wam, bo nie pamiętam. Coś 30 chyba, czy 29, jakoś tak. Stwierdzam, że niekorzystnie kupować jest jeden pędzel. Bo się wydaje dwa razy więcej, no bo oczywiście przesyłka kosztuje 10 albo 12 zł. Korzystnie jest kupić od razu kilka pędzli. Więc lepiej uzbierać troszkę więcej pieniążków i sobie zafundować kilka pędzli. No Maestro, są przeciwnicy, są zwolennicy. Zarówno Maestra, jak i Hakuro. Ja na razie jestem z Hakuro zadowolona. Maestro dopiero poznaję. Chociaż te też dopiero zacznę poznawać. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się spiszą. No, pędzelek. Tak, pędzelek. Dobra. Chyba to wszystko. Jeszcze jedna paczka do mnie leci, ale mówię, to dogram o tym w najbliższej przyszłości. Tej paczuszki też się nie mogę doczekać straszliwie. No i opowiem wam jeszcze o jednej paczuszce.
Słuchajcie, z zaskoczenia raptem wstaję. Już prawie wyjeżdżałam do mojego tatusia, a tu przyszła do mnie paczka. Zszokowana byłam tym i zszokowana pozytywnie oczywiście. Po prostu cały tydzień dzięki temu wydał się od razu lepszy i ciężki tydzień naprawdę uległ zmianie. I od teraz lubię poniedziałki i lubię tygodnie. Powiem wam, że dostałam paczuszkę od mojego kochaniego anioła, którego serdecznie ściskam, pozdrawiam, w ogóle jesteś kochana i the best. Nie potrafię po prostu wyrazić tego słowa. Jestem wręcz nawet wzruszona. Słuchaj, kochana, zaskoczyłaś mnie. Nie spodziewałam się, naprawdę nie spodziewałam się. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobra, przejdźmy, powiem wam, co dostałam. Przepiękny pasek z takim wielkim motylem. Czekajcie, muszę sobie lusterko postawić, bo nie widzę, czy widać. Pięknym motylem. Zamszowy pasek. Pięknie wygląda, słuchajcie, pięknie. Ja już go oczywiście nosiłam. Ja lubię takie rzeczy. I jeszcze tu z diamencikami świecące. Prima sort. Boski. No i druga rzecz, która po prostu mnie powaliła. Kobieto, znasz mój gust. Po prostu znasz mój gust. To jest golfik. Widać, nie widać, kiedyś mnie zobaczycie. Piękny, czarny golfik. Z taką dużą kokardą. Nic nie widać. Czekajcie, muszę... Piękny czarny golfing z dużą kokardą, długie piękne rękawy, tu gumeczka, żeby rękaw nie schodził, super. Tutaj też gumeczka i taki w kształcie bombki jest. Bosko, uwielbiam golfiki, uwielbiam w ogóle czarny, to ostatnio poszukiwałam i nigdzie nie mogłam znaleźć. Jeszcze w takich pięknych, że tak powiem, dodatkach, kształtach. Oryginalne, po prostu oryginalne. Idealnie w mój gust trafiłaś. No. Jestem zakochana i zszokowana prezentami, jakie ja dostałam. Dziękuję. Serdecznie jesteś boska. No dobra, teraz muszę ochłonąć. Mam nadzieję, że moje paczuszki podobały wam się. Czekam jeszcze na tą jedną, ale nie powiem wam, co tam jest, co zakupiłam sobie. Mówię. Zrobiłam sobie rodziny trochę wcześniej. Należy się. A co? Nam kobietom się należy. Dobra, do zobaczenia niebawem. Pa. Cześć, witam serdecznie. Właśnie nagrywam dalszą część filmiku. Tak jak obiecałam, dogrywam o paczuszce, która do mnie dotarła dzisiaj. Kolejna paczka dotarła. Jestem wyśmienicie zachwycona tym, co dotarło. Mam makijaż już zrobiony tym, a jest to paletka Sunset ze Slika. Tak wygląda opakowanie. Zamówiłam Sunset, słuchajcie, bo wielki problem jest z Paragwaju. Nigdzie nie ma, więc postanowiłam, że chociaż Sunset mi się należy i muszę zakupić Sunset, dopóki nie zostanie i ta wykupiona. Tak wygląda. Opakowanie jest takie gumowe. I oczywiście się szybko brudzi. Już się pobrudziło. Sunset 568. Taki numer. Tak wygląda z tyłu. Tak wygląda z przodu. I otwieramy ją. Ma wielkie lusterko, które zasłonię. Na całą powierzchnię. To jest dobry patent, bo można się pomalować przy pomocy samej paletki, nie trzeba używać jakiegoś lusterka czy coś tam. Dodany został kąbeczki, dwie, w sensie jedna, podwójna, aplikator, ale z aplikatora chyba nie będę korzystać. Żal mi tych cieni. No i cienie są takie. Tada, czekajcie, to zdejmę.
Piękny, turkusowo-niebieski. Mam go na dole. Nie wiem, jak go nazwać. W ogóle te odcienie w paletce wyglądają całkiem inaczej niż na dłoni czy na powiece. Na powiece, na dłoni wyglądają o 100% lepiej. Jasny różowy. Mam go tu. Też nie widać za mocno. Złoty mam w kącikach leciutko. Ten jest troszkę ciemniejszy różowy. Ten jest taki brzoskwiniowy, jeszcze ciemniejszy. Ten jest brąz z... O, teraz spłacowałem. Brąz z bordo. Ten jest brąz, to jest jeden matowy czarny. To jest piękne bordo, miedziany, pomarańczowy, złoty i turkusowy. Teraz wam zrobię swatch, albo lepiej, bo na swatchu na tej mojej kamerce nic nie zobaczycie. Dodam wam zdjęcie na końcu filmiku ze swatchem, jakie znalazłam w internecie. Tam widać naprawdę kolory tych cieni, które są przepiękne. Mam nadzieję, że się nie będą kruszyć, bo słyszałam, że się kruszą i osypują strasznie. Na razie jest ok. Właśnie. Każdy ma 12 razy 1,1 gram. Każdy cień ma 1,1 gram. 1,1 gram. Sądzę, że to jest wystarczająca ilość, żeby zużyć te cienie i żeby nie zniszczały nam strasznie. Nie wyschły, nie pomieszczyły się. Sądzę, że kolory są też boskie. Można tyle kombinacji makijażu zrobić tą 12 cieni. Chociaż troszkę brakuje mi róży, no bo ja jestem różowa, więc powinien być jeszcze taki, jak jest bordo. Chciałabym, żeby był różowy, ciemny. No ale jest jak jest. Więc tak, jeden jest matowy, reszta jest... To nie są brokatowe, to są takie jakby niemiedziane, nie wiem jak to nazwać, takie połyskujące, piękne kolory. Większa jakaś inna, jakaś, nie wiem, recenzja po większym użyciu tych cieni, bo na razie jestem nimi zachwycona, zobaczymy co dalej będzie. Popróbujemy, zobaczymy i dam wam znać. Dziewczyny narzekają na otwarcie i zamknięcie, nie wiem co tu. U mnie leciutko chodzi, fajnie. Nie ma co narzekać na razie. Tak więc zobaczmy. Wszystko się okaże w najbliższej przyszłości. Ja ze swoich paczuszek jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. No i będę z nich korzystać pełną gębą, że tak to nazwę. Napiszcie mi, co sądzicie o tych produktach. Czy posiadacie już je? Jaka jest wasza opinia na temat wszystkich wymienionych w filmiku rzeczy. Pozdrawiam, ściskam was ciepło, chociaż dzisiaj jest wiaterek, to ściskam was gorąco. Pa!